Dzień dobry Państwu, Małgorzata Wojnikowska, Ośrodek Think Tank i Centrum Stosunków Międzynarodowych. Witamy na naszym kolejnym BookTalku. Jak Państwo pamiętają, zachęcamy do czytania książek, robimy co kwartał przeglądy książek. A dziś książka na wakacje, gruba co prawda, ale bardzo wartościowa. Doktryna jakości, wydanie trzecie uzupełnione. Jest z nami autor, pan profesor Andrzej Jacek Blikle. Dzień dobry Jacku. Dzień dobry Małgosiu. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś nasze zaproszenie do tej rozmowy. No i pytanie od razu muszę powiedzieć, co ciebie skłoniło do tego, żeby rozszerzyć, dopisać coś i zrobić to trzecie wydanie książki właściwie teraz, bo ono dopiero co się ukazało. No tak, no parę miesięcy temu. Ale najpierw skomentuję twój komentarz, że jest to książka, którą polecamy na wakacje. Otóż ja słyszałem taką sensowną opinię, że właściwie trudne książki powinniśmy brać na wakacje, kiedy jesteśmy wypoczęci, a łatwe książki powinniśmy czytać po pracy, kiedy jesteśmy zmęczeni. Więc nie polecamy tej książki do poduszki, natomiast na wakacje, no może tak. Dlaczego? Nie jest ona aż tak trudna, jakby mogło się wydawać w sumie. No, ale gruba, bardzo... Gruba jest na pewno, ale też bardzo się przydaje osobom, które no, zarządzają firmami, zarządzają organizacjami czy kierują ludźmi. Doktryna jakości, też wydanie turkusowe, bo to jest istotne. I tutaj zawarłeś też twoje przemyślenia na temat koncepcji, która już jest od jakiegoś czasu znana, turkusowej organizacji, ale nabrała trochę nowego wymiaru z wyniku z doświadczeń pandemii, no i teraz też sytuacja wojenna specyficzna. Więc powiedz może właśnie, jak to się różni od poprzednich wydań. No dobrze, ale ja dam taką perspektywę historyczną. Otóż ja tą książkę piszę od ponad 10 lat. Najpierw pisałem to jako notatki do wykładu dla moich pracowników, ponieważ to, o czym się w książce wdrażałem, musi być w firmie. No i musiałem zrobić pracownikom wykłady i sam się musiałem uczyć, więc pisałem te notatki. W 2008 roku książka została udostępniona w internecie, bezpłatnie oczywiście, w wersji cyfrowej. W 2014 roku została wydana, ja ją cały czas piszę. No te pierwsze wydanie pisałem 17 lat, te drugie wydanie to już pisałem kilka lat, te trzecie wydanie, no ono po prostu coraz częściej była wydawana, więc między drugim a trzecim no minęły jakieś 3 lata, ile pamiętam, ale ja ją cały czas piszesz, czyli tak jakby... Nowe doświadczenia, okoliczności zewnętrzne i twoje przemyślenia też związane z tym, jak w ogóle świat się zmienia, też jak się zmieniają firmy i style zarządzania są tutaj zawarte. I dlatego chciałabym jeszcze, żebyś powiedział, bo ci z Państwa, którzy może sięgnęli do poprzednich wydań, pewnie będą ciekawi właśnie, czym to wydanie turkusowe się różni. Więc od wydania pierwszego, a te drugie i trzecie się różnią bardzo istotnie, dlatego że ja w pierwszym wydaniu skupiłem się na tak zwanym zarządzaniu jakością, czyli Total Quality Management, i wskazywałem tam, po pierwsze, że to zarządzanie jakością nie jest kosztem, tylko jest inwestycją. Ono się, trzeba jakieś pieniądze na nie wydać, ale one się szybko zwracają i zarządzanie jakością raczej podnosi zyski mimo nieco zwiększonych kosztów, niż by je miało obniżać. No i jednym z tych elementów zarządzania jakością było budowanie takiego dobrego zespołu, bo jakość dotyczy nie tylko produktu, nie tylko procesów, ale również stosunków międzyludzkich. I okazało się, czy okazuje się w ciągu tych no, kilkudziesięciu lat od czasu, kiedy Deming zaczął o tym mówić, że to budowanie stosunków międzyludzkich jest najważniejsze, a przy tym najtrudniejsze. Ja tylko dodam, że podtytuł jest Rzecz o turkusowej samoorganizacji, czyli tak. Dużo bardzo poświęcasz temu, że ludzie w zasadzie nie muszą być specjalnie zarządzani, mogą się sami też zarządzać sobą dobrze. Znaczy lepiej, żeby się sami zarządzali, to jest skuteczniejsze. Ja powiem, że pierwsze wydanie miało podtytuł Rzecz o skutecznym zarządzaniu, a drugie już Rzecz o turkusowej samoorganizacji. I teraz w drugim wydaniu ja w jakiejś mierze zmieniłem priorytety. W pierwszym wydaniu tym głównym priorytetem był sukces biznesowy przedsięwzięcia lub sukces innego rodzaju organizacji polegający na tym, że osiąga założone sobie cele. Natomiast w drugim, trzecim wydaniu ja mówię, organizacja, w tym firmy,
powinny dbać przede wszystkim o tworzenie pożytków. Jednym z takich ważnych pożytków jest pożytek dobrej pracy. I że w zasadzie w wielu firmach, ja nie twierdzę, że we wszystkich, oczywiście we wszystkich nie namawiam też, żeby to zawsze tak było, ale w bardzo wielu firmach to się już stało głównym celem. Ale to nie jest tak, że trochę jak przychodzą ludzie tacy młodzi do biznesu, to mówią, no jak to? Biznes jest po to, żeby zarabiać pieniądze i to jest najważniejsze w biznesie. A to, że przy okazji daje innym pracy, no to jest jakby oczywiste, ale jednak głównym celem każdej firmy jest zysk. No właśnie, nie zgadzam się z tym bardzo głęboko. Co prawda ta myśl pochodzi od Miltona Friedmana, który był ekonomistą i jako taki, moim osobistym zdaniem, nie miał się prawa wyrażać na temat zarządzania. Tam nie prowadził firmy żadnej. On nie prowadził żadnej firmy, więc prawda nie jest taka, że zysk jest, tak powiem, z natury rzeczy przedsiębiorczości głównym celem czy jedynym celem firmy. Celem firmy jest to, co sobie właściciele za cel obiorą. Kropka. Cel to jest arbitralny wybór właścicieli. Natomiast być może to, co Milton chciał powiedzieć, zysk jest koniecznością. Ale konieczności z celem nie można mylić. Żeby żyć, trzeba jeść. Ale kto żyje po to, żeby jeść, zwykle żyje krócej. Z firmami jest podobnie. Zatem można się objeść i to też nie jest... No właśnie, dlatego żyje krócej. Tak. I w związku z tym okazuje się, że te firmy, które stawiają właśnie na dobrostan, well-being swoich pracowników, na tworzenie dobrego miejsca pracy, ale też na dobrostan kontrahentów, na dobrostan klientów, na dobrostan, na tworzenie pożytków dla społeczeństwa i dla planety, te firmy per saldo, wbrew temu, co się wielu sceptykom wydaje, zarabiają więcej. Nie mniej, tylko więcej. I właśnie dlatego, że nie są skupieni na maksymalizacji zysku, tylko są skupieni na takim zrównoważonym rozdzielaniu tych pożytków i tworzeniu tych pożytków, które czynią dla tych 6 czy 7 grup interesariuszy. To, co jest ważne w tej książce, to ty podkreślasz bardzo wyraźnie, to jest to, że ludzie, pracownicy znacznie lepiej pracują, jeżeli nie mają nad sobą bata i takiej hierarchicznej struktury, tylko jeśli mają poczucie sensu tego, co robią i jakiegoś takiego dobrego klimatu w firmie. Czy ty widzisz takie już jakby spojrzenie na biznes wśród polskich przedsiębiorców? Tak, widzę i to takie szybko rosnące, choć nadal ta grupa jest oczywiście w mniejszości. Natomiast ja bym powiedział, jeszcze dodał do tego, co powiedziałeś, że ludzie lepiej pracują, jeżeli również mają wpływ na swoją przyszłość, jeżeli mają poczucie sensu, mają poczucie, że ich praca jest komuś potrzebna, bo nie zawsze mają takie poczucie, że nikogo tą pracą nie krzywdzą, bo też nie zawsze mają takie poczucie i że ta praca nadaje sens ich życiu, chociaż nie ma być to jedyne źródło sensu. I to właśnie Larue nazwał turkusową organizacją, czy ja nazywam turkusową cywilizacją, ale chcę podkreślić, że to nie jest żadna nowa idea. Od jakichś 4,5 tysiąca lat wiadomo, że ludzie wolni i szczęśliwi pracują lepiej, prawda? Tylko to się zaczęło przebijać, szerzyć, może inaczej, trafiło do podręczników akademickich, najpierw za sprawą Deminga, Druckera, gdzieś w latach 80. No a potem dopiero Larue nazwał to wszystko turkusem i to bardzo stało się taką chwytliwą nazwą. No, wiemy z marketingu, że jak coś jest, produkt jest dobrze nazwany, to się ludzie nim zaczynają interesować. Ja uczę tego sposobu myślenia o pracy od 24 lat. Zacząłem od uczenia moich pracowników i siebie samego. I przez pierwsze 10 lat spotykałem się z taką barierą, że to wszystko bardzo miło się słucha, ale to taka utopia, panie profesorze. Nie, świat tak nie wygląda przecież. No pan to sobie może pogadać, ale potem wracamy, świat wygląda inaczej. A teraz od mniej więcej 6 lat wśród moich słuchaczy praktycznie nie mam spotkania, mam tych spotkań kilkadziesiąt rocznie, żeby mi ktoś nie powiedział, ja już tak żyję, ja już tak zarządzam. Nawet nie wiedziałem, że to się nazywa turkus, ale ja tak zawsze myślałem.
trochę jak to mówienie prozą, ale pytanie moje jest takie, na ile pandemia i ten okres taki wyjątkowy, dziwny w ogóle, który w zasadzie chyba się skończył, aczkolwiek pewności nie mamy, czy z tą pandemią już jest całkiem... Raczej mamy pewność, że się nie skończy. Właśnie, więc na ile z kolei te doświadczenia i to, co się zadziało w firmach, także w Polsce, w czasie pandemii, potwierdza albo zaprzecza właśnie idei tej turkusowej organizacji, samoorganizacji? No właśnie, pandemia pokazała, że firmy, które opierają swoją funkcjonalność, tak to nazwę, na przymusie i nadzorze, w czasie, gdy pracownicy odchodzą na pracę zdalną, są po prostu kompletnie bezradne. Zabrano im z ręki kij i marchewkę. Nie mogą patrzeć się, podglądać tego pracownika. Czyli nie ma możliwości kontroli takiej całkowitej. No nie mają, no tak, patrzeć, czyli kontrolować, prawda? W związku z czym czytałem o tym gdzieś na początku pandemii, w którymś z naszych czołowych dzienników, że firmy wynajmowały prywatnych detektywów, żeby śledzili, czy pracownicy na tym zdalnym rzeczywiście pracują. No i opisany był taki przypadek, gdzie właśnie firma detektywistyczna odkryła, że grupa młodych mężczyzn wynajęła sobie dom na Mazurach, zaprosiła tam panienki z całkiem innej branży niż ta, w której oni pracowali. I w ogóle zabawa była taka, że tam cała wieś się skarżyła, że spać nie mogło, bo tam są hałasy po nocy. No więc to jest właśnie obnażenie tej bezradności firmy, która zakładała, że ludzi trzeba pilnować, a do pracy zaganiać. Jak rozumiem, założenie, że kogoś się upilnuje, tak do końca jest chyba właśnie utopijne. Natomiast tak. Założenie, że człowiek sam będzie miał swoje własne zasady i sam się będzie pilnował i jeśli jest przekonany, że jego praca ma sens i że się utożsamia z organizacją, to nie trzeba go pilnować, on po prostu będzie pracował i tak, będzie, a nawet może lepiej pracował. I chciałam to znacznie ciebie zapytać... Lepiej. No właśnie, o pewne przykłady tutaj, czy sytuacje, które w tej pandemii miały miejsce, czy mają ciągle miejsce, bo też przecież pamiętajmy, no sporo mieliśmy i cały czas mają niektóre firmy, niektóre branże problemów, wyzwań. To bardzo trudny był czas i wciąż myślimy, że no czeka nas jeszcze pewnie kryzys gospodarczy wynikający z tej pandemii, nie tylko, bo i wojna dużo zmienia. W jaki sposób ty myślisz, czy masz takie przykłady, które pokazują, że właśnie... to zarządzanie, to turkusowe zarządzanie się sprawdza? No, takich przykładów mogę powiedzieć tak. Kilka jest opisanych na mojej witrynie. Pod tą zakładką, pod którą jest również moja książka. Witryna się nazywa można inaczej .com.pl. Stamtąd można tą książkę również pobrać bezpłatnie. To też powiem, bo to taka turkusowa postawa mojego wydawcy. Książka się sprzedaje. Zachęcamy zdecydowanie www.możnainaczej.pl do pobrania .com.pl. .com.pl. Tak. A ja jeszcze dodam, że wydawcą jest One Press. One Press. Tak jest. Wydawca, który jest znany bardzo z książek informatycznych, ale też biznesowych. Więc wracając, tam jest kilka takich polskich firm opisanych. A w książce Lalu jest opisanych kilkanaście organizacji, bo nie tylko firm, no zagranicznych z naszego punktu widzenia, które są właśnie turkusowe, które sobie znakomicie radzą. Więc no, te wszystkie firmy turkusowe, które znam, jeżeli nie dotknęły ich jakieś pandemiczne zjawiska no, związane z obszarem, z perspektywą gospodarczą, prawda, z krajobrazem gospodarczym, no to one sobie znakomicie radziły. Te, które restauracje, które musiały przejść na dostarczanie posiłków do domu, no to te wygrały, które pomyślały o tym wcześniej, czy pomyślały wcześniej o rozbudowaniu swojego rynku, ale to akurat nie miało związku z turkusem. Czy twoim zdaniem jest różnica w podejściu do tej idei pomiędzy firmami rodzinnymi, które sam ty przecież reprezentowałeś przez wiele lat, zresztą dalej działasz w stowarzyszeniu firm rodzinnych,
a firmami takimi dużymi korporacjami międzynarodowymi, gdzie trochę można powiedzieć, to zarządzanie jest takie bardziej oddalone, jest bardziej związane z procedurami, jest mniej ustawione na relacjach, prawda? Bo są to większe organizmy. I na ile ten model takiej właśnie samoorganizacji w ogóle jest do zaaplikowania w większych strukturach? No jest tak, najpierw pewne komentarz dotyczący firm rodzinnych, bo firmy rodzinne zawsze się uważa, że to są firmy małe. Tymczasem wśród dużych firm, wśród firm na giełdzie paryskiej, wśród firm na giełdzie we Frankfurcie, większość firm to firmy rodzinne. Również wśród małych i średnich większość firm to firmy rodzinne. A że firm rodzinnych jest więcej małych niż dużych, to wynika jedynie z tego, że firm w ogóle jest więcej małych niż dużych, prawda? Firm dużych w Polsce to jest 2 promile wszystkich firm, a firm małych i średnich to jest 99,8%. Więc stanowczo łatwiej się to wprowadza w firmie małej. Teraz jeżeli mówimy o firmach małych, rodzinnych i nierodzinnych, no to w tych rodzinnych też bywa bardzo różnie i są oczywiście. Można powiedzieć tak, ja tak zawsze mówiłem firmom rodzinnym, że rodzina jest fundamentem firmy rodzinnej. Dobra rodzina jest dobrym fundamentem i ta firma jest stabilna, ale zła rodzina będzie złym fundamentem i ta firma na złym fundamencie może się wywrócić i znam takie przypadki. Więc rozumiem, że mówisz tutaj o rodzinie trochę w szerszej skali, nie tylko rodzina właściciela, ale też rodzina jakby traktowana trochę też jako zespół, tak? No tak, no rodzina, która jest rodziną właściciela, niekoniecznie cała rodzina pracuje w firmie. No nie chcę wchodzić w subtelności wyzwań firm rodzinnych specyficznych dla akurat tej grupy przedsiębiorstw, ale chcę powiedzieć, że tak jak rozmawiałem z firmami rodzinnymi, bo prowadziliśmy takie duże szkolenie w naszym stowarzyszeniu, nawet dwukrotnie, kilkaset firm rodzinnych przeszkolili, ja brałem w tym udział jako trener, to znajdowałem takie zrozumienie dla tych takich wartości, o których się mówi w Turkusie. I pamiętam spotkanie, pierwszy nasz kongres firm rodzinnych, te kongresy się nazywają U Rodziny. Tak, U Rodziny, ale U Rodziny. No i ja tam właśnie jeszcze nie było słowa Turkus, nie było używane w tym kontekście. Ja tam opowiadałem właśnie, że no fajnie jest prowadzić firmę, gdzie mamy poczucie, że robimy coś ważnego, pożytecznego, że ludzie, którzy z nami pracują, też mają takie poczucie, że mają zaspokojoną tą potrzebę godnościową. I na to staje rodzina Bartnicza, spod Nowego Sącza. Producenci miodu, tak? Miodu, tak. Bartnicza. No, Bartnik się zajmuje hodowlą pszczół. Dla młodszych odbiorców warto dopowiedzieć, bo to taki trochę już sektor znany dzisiaj. A no tak. No więc tam w każdym razie stają rodzice i dwóch synów. I mówią, słuchaj, to niezwykłe, co mówisz. Bo myśmy zawsze tak myśleli, ale uważaliśmy, że my jacyś głupi jesteśmy. No tacy niewykształceni, no tacy rzemieślnicy, no nie uczyli nas. Ludzie na mini mówili, głupio robicie, ale myśmy mówili, a my inaczej nie potrafimy. A teraz ty mówisz, że tak trzeba, że tak można, nie tylko można, ale trzeba i my się czujemy z tym bardzo szczęśliwi. No tak, ale to są doświadczenia firm właśnie rodzinnych, czyli które w pewnym sensie w naturalny sposób bazują może bardziej na relacjach i na tym takim, na decyzji od góry, jeśli właściciel tego chce, jeśli rodzina właściciela tak działa, to taki firma wygląda. A jak z korporacjami? Czy ty uważasz, że w modelu, gdzie nie są to firmy rodzinne, gdzie to są duże struktury międzynarodowe, albo nawet mniejsze, ale firmy nierodzinne, tylko po prostu spółki, podmioty gospodarcze działające, no właśnie, przez wiele lat być może. To nie jest przypadkiem utopia, na ile te związane bardziej właśnie z niemożnością.
możliwością, nawet nie mogli przy egzekutach, weszły nowe modele też pracy, jednak ta praca zdalna, której się zresztą polscy menedżerowie opierają, wcale nie ma jakiegoś wielkiego pędu do tego, żeby utrwalić ten model po tym, jak pandemia jest zakończona. Na ile uważasz, że ten model może się sprawdzić w takich strukturach właśnie? To się sprawdza, ja tutaj nie mam nic do uważania. No, Lalo opisał te kilkanaście organizacji, w tym co najmniej dwie można uznać za korporacje w sensie w skali międzynarodowej, no bo jedna zatrudnia 40 tysięcy pracowników, działa w 20 krajach świata, buduje elektrownie i sieci przesyłowe i potem staje się operatorem tych fabryk energii, a druga to zatrudnia 10 tysięcy pracowników, ale jest firmą z obszaru IT, więc jak 10 tysięcy na IT, to jest też bardzo dużo. No i je właśnie opisał Lalu jako przykłady organizacji turkusowych. Największa na świecie firma przetwórstwa pomidorów, Morningstar, o której zresztą kilka lat temu nieraz pisał Harvard Business Review, znowu jest firmą turkusową i żadna z nich nie jest firmą rodzinną, więc tutaj ta turkusowa, nieturkusowa, ta granica pomiędzy tymi dwoma cywilizacjami, tak powiem, po pierwsze nie jest ostra, jest bardzo płynna. Jak się obserwuje firmy, to już i Lalu zresztą na to zwraca uwagę, że nie ma takiego zjawiska jak firma do końca turkusowa. Jest takie zjawisko jak firma do końca czerwona, pomarańczowa, chociaż to też jest troszkę bardziej rozmyte. Natomiast takie bardziej hierarchiczne struktury pozwalające na wydawanie rozkazów czy poleceń, tak? Tak, na command and control, jak to się ładnie mówi na inostrannym języku, prawda? Więc taka właśnie struktura wojskowa, ale i w wojsku zdarzają się już struktury turkusowe, gdzie takie zostały opisane przez dwóch amerykańskich kapitanów amerykańskiej floty wojennej. Są dwie książki bardzo interesujące na ten temat. Więc ja myślę, że tutaj granica pomiędzy tymi dwoma kulturami to jest taka granica cywilizacyjna. I mimo, że te organizacje turkusowe są znacznie bardziej skuteczne, to widać i w badaniach, typu badania Gallupa i taki indeks giełdowy Paula Hermana, Impact and Profit to pokazuje, no ale też bardzo wiele przykładów praktycznych pokazują właśnie tą wysoką skuteczność. No ale dlaczego wobec tego to nie jest powszechne? No bo to nie jest łatwe. I ta trudność wejścia w turkusową cywilizację, bo to jest i cywilizacja, i filozofia, i organizacja, jest nietechniczna. To nie jest taka trudność, jak trudna jest mechanika gazów, tylko jest to trudność emocjonalna. Ale właśnie dlaczego to jest trudne? Bo wydaje się, że to w sumie jest dość naturalne dla człowieka budowanie relacji, staranie się jakby no, zorganizować sobie tak pracę, żeby to była też przyjemność. A tu nagle się okazuje, że jest to jakieś dodatkowe wyzwanie. Czy to wynika ze stylów przywództwa i w ogóle z tego, co się utrwaliło jako sposób kierowania, czy też właśnie z tego, że mamy też barierę między pracodawcą a pracobiorcą, czyli pracownikiem i mamy tutaj jakby z zasady relacje konfliktowe, tak to zostało utrwalone. No właśnie, z zasady i z doświadczenia tych obu stron, prawda? Bo tutaj mamy taką spiralę nieporozumień, zresztą ona jest również określona jako spirala podejrzliwości, prawda? Pracodawcy czy szefowie podejrzewają, że pracownicy są leniwi, w związku z tym stosują wobec nich rygory, w związku z tym w oczach pracowników są postrzegani jako ludzie niemili, niesympatyczni, nieludzcy, nieżyczliwi, w związku z czym pracownicy się zachowują opornie, w związku z czym ci szefowie nabierają jeszcze bardziej przekonania, że potwierdza się ich opinia, że ludzie są leniwi, nieuczciwi i te dwie takie ta spirala wzajemnych pretensji się nakręca. No i tą spiralę kiedyś trzeba przerwać.
I po pierwsze tak, pracownicy często nie zdają sobie w ogóle sprawy, że praca może być inna niż uciążliwa. To się już zaczęło od Adama i Ewy, których Pan Bóg, prawda, skazał na to, żeby w pocie czoła zarabiali na chleb powszedni. No i ludzie uważają, że no praca zawsze wiąże się z syndromem poniedziałku, prawda? Kurde, o kurde, jutro poniedziałek, trzeba iść do tej cholernej roboty, gdzie się źle czuję, nie dlatego, że jestem leniwy, nie dlatego, że nie lubię swojego zawodu, dlatego, że nie lubię swojego miejsca pracy. Bo jest tam... To właśnie w młodym pokoleniu teraz dominuje podejście, że ludzie dzisiaj mniej chcą pracować dla pracy, a bardziej chcą pracować dla innych emocjonalnych potrzeb, rozwijania się, poczucia sensu. Z młodym pokoleniem jest już trudniej, nawet jeśli chodzi o ich lojalność wobec pracodawcy, czy w ogóle nawet ustalenie tego, czym jest praca, bo jak są pasjonatami, to mogą pracować w zasadzie cały czas i z różnych miejsc. To prawda, ale ja bym powiedział, że to zależy tym, którzy chcą budować turkusową firmę, jest łatwiej. Bo ci młodzi ludzie poszukują pasji w pracy. Jeżeli w swojej pracy nie znajdują pasji, bo na przykład ich praca polega na tym, żeby emerytom wcisnąć już 15 z rzędu kredyt, wiedząc, że za chwilę im zabiorą mieszkanie, to oni szukają tej pasji poza pracą i znajdują sobie różne pasje w ruchach społecznych czy w portalach społecznościowych. Nie zawsze są to szlachetne pasje, ale są to pasje. No i cały sekret tej powodzenia tej właśnie turkusowej cywilizacji polega na tym, żeby ludzie znaleźli pasję w tym, co robią. No ale to wtedy ta ich praca musi, tak powiem, takiej pasji dostarczać. Czyli oni muszą mieć poczucie, że to, co robią, jest potrzebne, uczciwe i że ludzie na tą pracę czekają. To ostatnie jeszcze pytanie dotyczące wniosków z pandemii. Na ile ty uważasz, że ona się przyczyniła do przyspieszenia tego, co właśnie jakby wchodzenie na rynek młodego pokolenia i tak powoli wymusza, czyli takiego właśnie wypłaszczania struktur, otwierania się kadry zarządzającej na inne modele zarządzania? Na ile uważasz, że pandemia temu sprzyja, czy ten okres zmian, prawda? I na ile zmieniło się w związku z tym przywództwo, tak, ten leadership w firmach w Polsce? No, ja oczywiście nie prowadzę takich badań, więc ja się mogę opierać tylko na takich anegdotycznych obserwacjach dotyczących firm, które się do mnie zgłaszają, żeby ich tego uczyć. No i takie firmy nadal są i one są liczniejsze niż kiedyś, więc mogę tutaj wyciągnąć wniosek, że rzeczywiście ta pandemia spowodowała wzrost zainteresowania możliwością budowania zespołu, który się sam organizuje, gdzie nie ma szefa, który wydaje polecenia, ale jest lider, który wspiera, ale nie jeden lider. Tylko jest tylu liderów, nie jest potrzebny. Każdy może być liderem w innej dziedzinie, można być liderem od rachunkowości, od technologii polimeru, od budowania relacji międzyludzkiej i jeszcze innych rzeczy. I może być dwóch liderów z tego samego obszaru, może być tak, że nie ma żadnego lidera w firmie w takim obszarze. Nie każdy musi być liderem, ale każdy może być. To niezwykle buduje właśnie taką wewnętrzną motywację. To jest ten silnik, który powoduje, że ludzie rzeczywiście mają poczucie, że ich los zależy od nich i los świata zależy od nich. Przychodzimy do pracy, żeby czynić świat lepszym. To jest ta emocjonalnie najsilniejsza motywacja, która no, jest możliwa i niektóre firmy to osiągają. Może robią pod płatkiem szczerze. Mamy Państwu takich właśnie doświadczeń i takiego podejścia do swojej własnej pracy, ale też menedżerom, liderom i właścicielom takich firm, bo one są rzeczywiście efektywniejsze i nie trzeba wtedy specjalnie nikogo pilnować. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Jeszcze raz przypomnę, Doktryna jakości, wydanie turkusowe, rzecz o samoorganizacji. Bardzo ważne doświadczenia, proszę Państwa, z ostatnich 2 lat okresu pandemii, trudnych czasów do przeczytania, ponieważ trochę grube, to zachęcamy, żeby wziąć tę książkę na wakacje albo pobrać z witryny pana profesora Blikle możnainaczej.com.pl. albo zakupić wydawnictwo OnePress. Dziękujemy i do zobaczenia na naszych kolejnych
BookTokach. Małgorzata Bonikowska, Ośrodek Think Tank i Centrum Stosunków Międzynarodowych. Do widzenia. Andrzej Glikle, dziękuję bardzo.